Halo! Nagrywamy znowu! Tak, mi się od 4 minut nagrywa, to ciekawe. Czemu? Nie wiem. I będziesz ciąć. No, ja nie mam dobry program do cięcia. Dobra, to żyletkę. Nie, już po wypadku mam przeszurane skóry. No, ciął się znowu na dworze, jeszcze z kolegami. Łysy chodnik i Seba grawitacja. Exploration finished. A ja właśnie eksploruję. Jak to moi koloniści? Gdzie siedzą? Jeden tu, a Caribbean drugi tu. Coast. A, wyrżnąłem natywów i miałem iść teraz na Indian. Czy z Indianami dam rady? Czy jest duża różnica? 7-11. Mam wrażenie, że Lukas mnie przyblokuje w tych koloniach w Brazylii, ale dobra, to będzie wolałbym, moja baza wypadowa. Wolałbym nie ryzykować i zrobić jeszcze jedną armatę. O, sama jedną mi się konnicę. Ja czekam, aż podpiesło wybuchną bunty. One tam, on ma, nie wiem czy widzisz, ale on ma tam 7 tego uprisingu i ma 94 ten autonomii, a teraz 69, ale tam ma ten. E69, hehe. Tam ma Octian, który akceptuje, ale ma też i protestantów. Ale mam zarąbić tego króla, Yorka 246. To pobuntuje. Czekaj. Książki na wsparcie buntów mi się przydałyby. Tracę pieniądze obecnie. A, zapomniałem jeszcze, mam jakieś 5. Ile mam pożyczek? No się biłeś z Burgundią, pajacu. 12 pożyczek. Biłeś się z Papal State'em, gdzie straciłeś prowincję. Ale zyskałem 2. Jedna taka bardziej wartościowa. Straciłeś 3, które były bardzo wartościowe, np. Prowansja 21 lub na przykład Dauphin 15. A to mam dalej korony, mi nie znikną. W Dauphin może zniknąć. Czemu może mi zniknąć Dauphin? No, że to jest moja taka prowincja jak w tym, w Charmage i Namers. Diplomating Insult. Oh. Ale że co, oni ci wysłali? Nie no, ja im no, zaraz odpowiem. Burgundia. A nie myśl. O, ale dziedzic! Elizabeth! Kobieta. 4-2-2, no i chuj. Bo na przykład w Champagne i w Namers nigdy nie stracę korów. To jest Primary Nation of Frontrin. A, tam gdzie są moje kultury, to nie stracę. Iverness? Uuu, zaraz się Trus Iverness kończy, no to... Floto. I Connacht powinno mi się skończyć w tym samym momencie. Tak, 31. Więc droga kochana floto, przerzucasz mi wojsko do Irlandii. Nie zmieniasz walijskiej kultury? Tam nie chcę się nawet w to bawić. Punkty dyplomatyczne wolę tracić na coś innego. Teraz miałem ideę na przykład kolonizacyjne. Jak tam, porobiło mi się to wojsko? Ta, porobiło. No to lecę na nich. Militarno jestem bardzo do przodu, z tego co pamiętam, ta i to jest twoja mać. 11, no. Dlatego mogę zaszaleć. No nie, Portugalia jest na twoim poziomie nie. Też. W czym? Militarnym. No ale chodzi mi o to, że jestem ahead of time. W sumie... jebać. Jebać tę korupcję. Floty również mogę mobbolować, więc... Nie, tracę wojsko szybciej niż Indianie. O, nowy król, 3-3-2. Charles, 4-2-4. No wygrajcie z nimi, wy jesteście kurwa wojskiem europejskim. Jaki manewr ma mój król? 6. Ale pierdoła. Chociaż jak będę walczył w górach, to nie będę miał ujemnych, to... Nie wiem, ile ja wydaję na te kolonie. O Boże, dobra, na konach nie idę, o Boże, bo im bunty powybuchały. Mam za dużo wojska? A, bo ja mam najemne wojsko jeszcze pewnie. Nie. Autonomia może? 6. Możliwe. Bo pułki powywalam pułki zerowe w sumie, bo to będzie lepsze. Niż wywalać pełne armie. W ogóle nie. Dobra, to są te 4 nadto armie. Dobra, mi tracę. Kurde, bez tych dwóch jednostek, co dorobiłem, bym nie wygrał z tymi Indianami. Okej, okay, pobiłem tych Indian. A, widzę ich. Bo ty też mam za dużo. A, no fakt. No to któreś Tytaniki muszę zatopić, albo nie Tytaniki. A nie mam claimów na nich, chciałem ich atakować.
Byzant War. Oh shit. Gdzie oni wybuchli? Powodzenia. Kurwa. Oni mi wybuchli. Na kolonii. O nie, Cliffs mnie wzywa do wojny z Burgundią. Sorry, prestiż nie jest aż taki cenny dla mnie. Masz 200, masz 300 dukatów na pożyczkę? Stówę. Kurwa, potrzebuję 299. Support troops. Tak. Aha, czekaj, żeby skończył mi się ten event, to co potrzebuję? 20 ile? Stabilność. No co te wojny teraz wybuchają? Bohemia, z kim się bijesz? Dasz radę sobie? Z Mainz Memmingen, tak wygrywacie. Liczę, że wygracie do końca. Jeszcze poróż. Ach, ta wolna i niezależna Szwecja. O, mentor dostałem. Czekaj. O Jezu, 33 pizantów. Na kolonii? Nie, w minę. Minę czy coś. Ja ci nie pomogę, bo akurat mam wojsko w Iverness. Coś piszę. Może popłyniesz do tych. 8000, mógłbym popłynąć, ja za chwilę. Znaczy to tylko, to są chłopi, to możesz ich zniszczyć właściwie wszystkim. Kurde, chciałem iść na to Iverness, ale dobra. Popłynę ci tam. Więc tak, wywal 2000. Raz, dwa. Czekaj, bankructwo, muszę przypomnieć sobie co robiło. Ten klon. W sumie to. Ktoś może ze mną zerwać, albo mógł zerwać sojusz. Pokazywało mi, ale z kim jeszcze mam sojusz oprócz z tobą? Już nie pamiętam. No, dowódca mi zdechł. A, Turkowie albo ci. Którzy? Turkowie? Nie! Czemu Turkowie? To Turkowie. Nie zrywajcie ze mną kurwa sojuszu. Dobra, powalczę trochę z korupcją. Tylko trochę. Nie ma żadnych tutaj na ludzi na trzymanie. Płyń floto, płyń. Dzielnie. Jeszcze w tym, tak, w decemberze dopłyniecie do brzegu. Taki jest drugi warunek ukończenia wojny. Aha, muszę, dobra, muszę iść tą piżownicę odbić. Czekaj, bankructwo. Gdzie jest kurwa bankructwo? Akceptuj. To jest bankructwo. Akceptuj, co ci wysłałem. Już nigdy nie pomogę. Już. Oh shit. Plus 3. O, w dupę, za dużo pizantów. A to meni się tak wahają trochę. Bym im pieniążki wysłał, ale na co tak wydaje dużo? Na Jezu, na pożyczki właśnie. To jest drugie po armii. Weź mi pod swoją pomoc finansową, bo ja tu upadnę. Dobra. Ale ja też nie mam za dużo, a teraz jestem na tej granicy, dobra, że zarabiam i tracę. Dobra, ale wiesz, przydałoby się spłacać trochę pożyczek. Dobra, i tak za chwilę weźmie następną pożyczkę. Nie, muszę zmniejszyć utrzymanie armii. Kurwa, nic nie dało. Kolonie by coś dało, ale kolonie to musiałbym na zero zmniejszyć. Wiesz co, zrób rewolucję. Też nie. A nie, jeszcze 200 lat. Kurde. Raczej twórcy tego nie przewidzieli. Bunty. French Peasants, aha. Wszędzie w sumie mogę. I wybuchną na kolonii, jak akurat idę. Nie, na Rio de Grade jest najmniejsza szansa. Papal State, Glenson, Lyonis, kurde.
No nie, z Bohemią zero faworków. Jak to możliwe? Akceptowałem przecież. A jeszcze więcej trasy. Gdzie mogę zwiększyć? Tutaj mam żelazo. A kurwa, zarobki zwiększyć. Trzeba było nie upadać od początku gry. Jest cicho. Czego to takie dziwne 95% jest? Rzadko widzę je. Jest! Jestem na plusie. 0,02. Ej, nie szalej tak z tymi pieniędzmi. To mani. Kurwa, mogliby wysłać pieniądze. Czemu nie mam nobilitków? Mógłbym jakiś estate poprosić o... Właśnie, burżuazja. Contribution. Yeah. Jest więcej. Jak się waham tutaj z tymi nasz clergy, 78% mam. Wiesz co, uciekam do twoich ziem na wszelki wypadek. Najwyżej buntownicy mi zjedzą kraj. Autonomia ci taka pójdzie, że się zesrasz. Że się zesram, ale co? Moja armia się prędzej zesra przy buntownikach niż przeze mnie. Ale wiesz, jak będę miał poważne problemy, to mogą mi ludzie wysłać Concordieri. Gaskoni. Zaczynam już zbrojną okupację. O, pożyczka poszła, a nie. A mi clergy spadło, świetnie. Mam tam cukier. O, w stolicy wybuchli. 37 tysięcy, kurna, więcej niż moja armia. A, jeszcze w tym. W innych prowincjach. O, w dupę. No i tracę przez to. Dobra, Jacobie Cornwallisie, rozwal tych Indian, nie pieprz się z nimi. Możesz wysłać wojsko do głównej Francji, bo to chłopie. Kurwa, trochę... no chciałem wojnę zrobić. Szykuję się już od roku, bo chcę, żebym leciał na lewo, na prawo. Ale czekaj, bo tu musimy współpracować mimo to. Mimo to... Współpracować chciałem od początku, ale twoje plany na współpracę nie wychodziły. Ale jednak musimy się wspierać mimo to. Muszę przetrwać. Ty wyśnisz buntowników i ja będę tylko zbierał sobie na stabilność. Ja już manpowera nie mam. Ja mam. Mam 700. Potrzebuję 1200 do odnowienia wojska. Jest żelazo, tu jest żelazo, już nie mogę zwiększyć. Tu jest jeszcze żelazo. Zmniejszyłem sobie tak utrzymanie, że... O kurwa. Wenecja wzywa mnie do wojny z Ottomanami. O kurwa. Miło mi miło znać, Wenecjo. Nie miałeś sojuszu z Ottomanami? No, masz. Już mam. Przecież bym się zestrał, gdy Ottomani do mnie przybyli jeszcze. Ja bym ci pomachał. W sumie... Patrz, jaki imperialistyczny papal state. Mam tutaj 20 tysięcy. Do głównej ci gówno zrobię. O, patrz, co papiestwo robi. Buntowników mi niszczy. Za forty mogę podbić. To chodź może na tych na paryskich, co? Mam niskie utrzymanie wojska. No to ci gówno z nimi zrobię, ja mam 22 tysiące na ich 33. Jezusie, dobra, to zwiększam utrzymanie. Minus 22 na tracę jednocześnie, ja pierdykam. Stabilność? Kurwa, jeszcze stabilność chcą, żebym stracił. Masz o 400 godzin w Europę za mało. Na co innego inwestowałem te godziny. Kupię od ciebie manpower, co ty na to? Niestety poszło na odnowienie tego wojska. Mogę ci sailorsów sprzedać.
Nie zostanie dyplomatą. Sailorsu mam 7000, nie dziękuję. No 160... 1609. Ile się upełni morale, czekaj. Wiesz, dzięki czemu się na razie utrzymuje? Dzięki Indianom, podbijając ich. Dobra, możemy ruszać, bo to... Aha. Sekundę, wy się tylko... Dobra, idziemy? Idę. O kurde, kiksunio. No już. To twój bunt. Dobra. Poza tym chłopi są tacy słabi. Ty nie powiesz, przecież to są chłopi. No ale, no dobra. Oni nawet armat nie mają. Takie glina na armat, jakbym się śmiał. O, w dupę. O, w dupę. Dobra, nie chcę mieć następnych buntów. Rio, Native Rising. Co? Nic. Kolonia Lucasa mi zniszczyła native'ów. A gdzie? W mojej kolonii. Jak ten kolonista skończy, to pójdę dalej na Indian. A bo tam czekał, aż mi wybuchną w tej Grenlandii. Cię nie doczekał. To nie ma tam już? I niczyja Grenlandia, kurde. Dobra, stabilność mogę wzrosnąć? Mogę. Dobra, muszę przedzielić bunt, żeby w Lyonie jeszcze poszło. W końcu podbiję te pieprzone państewka. Jakieś masz pieniążki na sypnięcie? Boże, Jezus Maria, stówę ci dam. Dobra, tyle wystarczy, żeby jedną pożyczkę spłacić. Dzięki. Już minus 9 tracę. Zmniejszyłbym armię, ale to jest ryzykowne. I, no, i weź mi tak pożyczkę do sekundy. Tak, stolica odpadnie to. Znowu uciekam do Gaskonii. Teraz prowadzę wojnę, już ci nie przyjdę. Niedługo też chcę poprowadzić i zjednoczyć w końcu tą Brytanię tutaj. Dobra. Znaczy teraz już odnawiam. A za 10 będzie, to w ogóle będę mógł Brytanię zjednoczyć. No. Ta. Oj, oj, oj. Co się dzieje w Brytanii? Jakbym chciał wesprzeć tych buntowników. Chciałbym. No padaj, Paryżu. Dobra, to mani mi już lubią. Mam wolne miejsce pewnie. Ta, mam dwa wolne miejsca. Jak uda mi się okrążyć świat? Czekaj, kto mnie tu lubi? Dobra, stolica poszła, to wracam do tutaj. Teutonik? Nie. Livonian? Nie. Dania? Nie. Lubeka? Też mnie nie lubi, kurde. Moskwa? Kurde, nikt mnie nie lubi w okolicy. Protestantyzm. Wszyscy cię lubią w okolicy. Bawaria lubi, to Bawaria mogłaby zostać moim potencjalnym sojusznikiem. Bawaria upada. Ale właśnie widzę, że Bawaria to nie jest taki... O, w dupę. Nie. Pieniądze albo prestiż. Piebaś. Już z prestiżem minusowym wytrzymałem. Jak jeszcze tu są kraje śmieszne. Palatynat. Palatynat się nie zgodzi. Czesi też się nie zgodzą, bo ich zdradził. Tripoli? Tripoli nie. Jeszcze trochę settlersów i mogę spokojnie Czerników, iść na Indian. Ultrecz. Ultrecz mnie przynajmniej lubi, ale... Nie mam dyplomatów, to w sumie czy jaka jest łapiestwo, wywalę tego. Bo Ultrasz mi gwarantuje, że Burgundę mnie zaatakuje, to... Jak przynajmniej zaatakuje, to Ultrasz mi się stawi. U, jakie bunty są. O Jezu, co się dzieje tam?
Węgry mnie nie lubią. Austria tym bardziej. Naplet wiadomo gdzie jest. Diana Chryste. O Boże, Sensacja. Oni mają sojusze tutaj. Dobra, mam przynajmniej jeszcze jednego sojusznika. Jest moja flota. A nie. Aha, dobra, on umarł. Ten dowódca. Dobrze wiedzieć. Zastanawiam się, który właśnie mi umarł. Ile może Lyon upadać? A i trzeba zdjąć. Ile masz pieniążków? 360. Weź podeślij z jakieś 200 albo 300. Przez sekundę dostałem, bo skończyłem wojnę. Aha. Dobra, bo... Idę na kolejną od razu. Repli one lion. Dobra. Ta prowincja sama się nie wyzwoli, Jezu. A nie, odwyzwala się, dobra. To przestaje płacić Wziął szybciej pożyczkę niż myślałem z drugą. Ja pierdziu. 13 pożyczek, to jest katorga. Armii. I znowu nie utrzymujemy armii. Kim się Lukas bije? Z Bawarią. Aha. Pierce. Aha. Okrążył ziemię. No nie, ja to chciałem zrobić. Jak się to nazywa, te społeczeństwo, czy... Społeczeństwo tej płaskiej ziemi, czy jak to się nazywa? Flatter Society, ale to normalnie... Co tam w polskich wypisują, to normalnie można mieć z tego bekę. No nie, wszedłem na bitwę i od razu uciekłem. Bez bitwy. Z buntownikami. Katolik? A, bo oni się ten... Czy co? Aha, oni nawrócili to. Jezu, patrz co się dzieje w Tunder... W tej prowincji właśnie idziesz. Co się dzieje? Masz na religijną mapę. Nawraca się. Na kalwinizm? Chuj. Jezu, buntownicy z buntownikami się biją w Brytanii. A teraz dołączyli się normalna, regularna brytońska armia. Ja pierdzielę. Co się dzieje w tej Europie? Wszyscy walczą między sobą. O, Polska walczy z Lukasem. Fender, ale to z Austrią właściwie. Finansowo już jest dobrze. Dobra, zerowa stabilność. Jest jeden na plusie. Szaleje. Aż se zbuduje. Boże, Irokezi mają 24 tysiące wojska. Ja to muszę całą armię podesłać, żeby ich pokonać. Kurna, dobra, zbuduję te. Jak moja kolonia? Z Irokezami walczysz. English Canada. Nie. Aha. Jeszcze nie walczę. Jeszcze. Ja skończyć z Connachtem, dopiero wtedy przerzucam. A, Norwegia jest... Szwecja. Boże, jak ta Szwecja głupio wygląda. No w sumie mogłaby zmienić kulturę nawet. No Jezu, rebelianci.
Tu nie ma stolicy. I Wojan Order całą Finlandię wchłonął. Mówiłem już to wcześniej. No ale to w ogóle Livonian Order zniszczył mapę. Walachia. O. Ta seria jest hejzina, nie podoba mi się, bym ją zaczął od nowa. Też, ale niestety jest demokracja, jest 50... O Jezu, co się dzieje? Bułgarzy się buntują w Otomanach. Jak oni doprowadzili do tego? Że Bułgaria się buntuje w Otomanach. Otomani, taki tolerancyjny kraj? No ale wiesz, oni mają na początku Bułgarię. Jak chcesz, mógłbym ci manpowera przesłać, ale... W jaki niby sposób? Jezu, jak szaleję, mam 4 na plusie! Weź. Normalnie wszystkie giełdy rosną w górę. Kto inwestują we mnie? Ludzie, inwestujcie, póki możecie. Ja z Lukasem dalej mam po 10, lol. Jestem bardziej zacofany niż Lukas, o w dupę. A to się zmieni za chwilę, kunda. Ja bym zmienił kraj przy następnym lodzie. Ja bym zagrał Burgundią. Nie wiem jak ty. Ja bym zagrał Moskwą. No nie wiem, Livonian Order taki trochę. Trochę taki ten rak na tej mapie. Tak trochę wygląda jeszcze jak rak. Lakostan. O, Burgundia z kimś walczy. Niestety kurwa wygrywa. Ale niestety trzeba byłoby jakoś ominąć jakoś to. Trzeba byłoby Bretanii znowu by wojny wypowiedzieć. Teraz albo Utrecht, a nie Utrecht jest ze mną, słuchaj, zapomniałem. To Bretanii trzeba byłoby wypowiedzieć wojnę. Paka mi się jakoś było trzeba zgrać, żeby oni tam z papiestwem też mieli coś porobić. Trzeba było się zgrać na początku, jak jeszcze papiestwo było gównem, a nie nafidowane. Papiestwo z nie wiadomo skąd bierze wszystkie armie. Jak ja sobie grałem na singlu, to po prostu oni szli tymi armiami nie wiadomo skąd. O, Lukas ma bunty. Suni Zaloc. Kurwa zdech. Ty, ale Suni Zaloc, mu nawracają to wszystko. Jak tam przychodzą. Dobra, będę huntować za 7 miast. Nie mam co robić na razie. No jest. Ja szukam nobilitków po moim państwie, a zapomniałem, że nie mam nobilitków w kraju. Mają coś. Odkrywają. Za chwilę tą George III odkryją, której kiedyś się zastanawialiśmy. Jezu, ja myślałem, że to syf mam na monitorze, a to po prostu są te zwierzaki, co na mapie czasem są. Czy jakieś tam ozdoby. To syf. Niestety poruszyłem monitorem i to nie syf. Jebnij w niego. Tak, jak w tym filmie, strasznym filmem. Wtsz. Kiedy wojna religijna? Nie chcesz jej. Ale jak Burgundia się dołączy? My się dołączymy po stronie Burgundii, by ich kupić. Ale sądzę, że nie powstanie, bo za słabo poszedł protestantyzm. I nawet przegra. Ciekawe, czy dalej są Żydzi. Nawróćmy się na Żydów. Na judaizm. Ale tam doradców mam wystarczająco. I pieniędzy na razie też. Taksy 21. Ale wiesz, byśmy mogliby pożyczać Wotanowi, Lukasowi, a później oskarżać ich o Holokaust. Którego nie robili, ale... Robili. Dobra, jakieś pieniądze na spłatę długów, bo ta lista jest strasznie długa dalej. Nie chce mi się liczyć. Wow, ale honorowy jesteś. Jeden dług mniej. O, Hiszpania. Fuck. Mamy nowego, graniczymy z Lukasem.
Prowincje pro. O bo. A za was zmarł mój dowódca, jak usłyszał, że ten. Wiecie, nie zrobi w chuja. Ale szmata! Co? Wszystkie budynki wywalił z tej prowincji Ford. Co za kurwa gnój, niebony. Masz szczęście, że nie może innego zrobić, żeby zniszczył development. Jak ten gnój tak mógł mieć jeden? Support Rebels. O Jezu, nie ma żadnych buntowników, których mógłbym ładnie wezwać. Ej, są. Provency Dorgan. Dolphin. Mi się zmniejszał minus do 0,20, czyli że o 1 schodzi. Schodzi w 5 miesięcy, potrzebuje mniejszych o 4. O, opinia moja wzrasta o tobie. Ale nie, twoja o mnie znaczy. To jest protestantyzm. Wesprzeć buntowników w Prowansji? W Prowansji w sumie, bo to prowincja wartościowa. Confirm. Confirm. Kuga to robi. Nie mam co robić. Wszystko odkryłem, co mogłem. Reform. Sir Thomas Gresham. Currency reforms. O Jezu, dlaczego ja teraz... A, dobra. Pracę 3 inflacji, której i tak nie mam, ale dostaję kolesia trójkę. Jak na coś wydajesz albo zyskujesz, to w ogóle masz taki ten... Albo zyskujesz w wojnie jakieś pieniądze, to nagle dostajesz ten... Powiadomienie, że masz minus 50 tracisz, albo plus 150 masz. Zapominam czasem, że to jest wojna. Dalej się nie oddaje tego Berne. Nie odda gnój zasrany. Ja wiedziałem, że mu nie można ufać. Zaraz z nim pogadamy sobie. Ale w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. A ile jest? 32. O. Cześć, pa.